Wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę dziką wywołują emocje nie tylko myśliwych, ale także, a może przede wszystkim u rolników, którzy uważają, że swoją ciężką pracą zamiast uzyskiwać środki na utrzymanie siebie i rodziny, utrzymują nadmierną ich zdaniem liczbę zwierząt, jak mówią leśnych. Kontakt myśliwych z rolnikami na kanwie szacowania szkód nie dostarcza Polskiemu Związkowi Łowieckiemu dobrego postrzegania przez mieszkańców wsi. Przez myśliwych metody zmierzające do możliwie najmniejszych wypłat z kasy koła stają się zbyt czytelne i coraz częściej zauważane przez rolników. Rolnicy posiadający Uprawy rolne na obwodzie łowieckim numer 160 twierdzą, że gdy oni protestowali, walcząc o wypłatę należnych im odszkodowań za szkody zabierające im chleb, myśliwi w swych terenowych pojazdach przyjeżdżali obserwować, jak budowany jest ich zbytkowny, jak na realia wsi, domek myśliwski służący dla poprawy luksusu drogiego hobby, zabaw i rozrywki, czyli zbytku, na który mieszkańców wsi zwyczajnie nie stać. Uważają, że to oni swoją Pracą finansują zabawę myśliwych. Coraz częściej także rolnicy angażują biegłych sądowych dla wyceny szkód i z tą oceną prawną wnoszą pozwy do sądu. Znany mi jest przypadek koła łowieckiego numer 15 Ostoja w Białej Podlaskiej, które oszacowało szkodę rolnika na kwotę około 1000 zł, a w procesie cywilnym zasądzono na jego rzecz kwotę 6500 zł. Koło poniosło także koszty obsługi prawnej procesu. Rolnik występował bez adwokata, co uchroniło pozwane koło Dodatkowych kosztów, które koło zmuszone byłoby pokryć niezależnie od kosztów wynajętych przez siebie kancelarii adwokackiej. Dla zobrazowania problemu postanowiłem przedstawić czytelnikom portalu www.łowiecki.pl sytuację w obwodzie łowieckim numer 160. Obwód ten wybrałem z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że jest blisko Lublina, zarządza nim jeden z najgłośniejszych łowczych w Polsce, pretendujący do miana najlepszego łowczego w kraju. Na obwodzie tym miały miejsce zbiorowe testy mieszkańców pięciu wsi koło wielokrotnie krytycznie przedstawiane było w mediach lokalnych było powodem wielu skarg rolników. Starostwa powiatowe nie potrafiły wyegzekwować zapisów zawartych Umów, zwłaszcza tych dotyczących odszkodowań, a sprawa wniosku o wypowiedzenie umów z roku 2004 do dnia dzisiejszego wzbudza emocje i także aktualnie jest powodem plotkarskich dyskusji na niszowych portalach. Koło zaliczane jest do elitarnych, a na liście jego członków odnaleźć można nazwiska dwóch byłych ministrów, prokuratora wysokiej rangi sędziego okręgowego i wiele innych prominentnych przedstawicieli polityki i biznesu. Rzeczą naturalną więc wydawało się, że w kole, którym praktycznie kieruje łowczy, będący jednocześnie członkiem Okręgowej Komisji Hodowlanej, odnajdziemy przykłady wzorcowych, wręcz modelowych metod postępowania osób odpowiedzialnych za kontakty z rolnikami, znajdując jednocześnie wyjątkowo atrakcyjne przykłady dbania o dobry wizerunek łowiectwa w społeczeństwie. Owód numer 160 liczy 6 hektarów i położony jest na obszarze czterech gmin. Posiada 824 hektary lasu. Wykazywane na dzień, Inwentaryzacji wykonywanej w połowie marca w rocznych planach łowieckich stany zwierzyny wskazują, że jeden dzik ma do wyłącznej dyspozycji 5,88 hektarów lasu, a ich liczba wynosi 140 dzików. Zasady racjonalnej gospodarki łowieckiej mówią, że każdy tysiąc hektarów lasu jest w stanie utrzymać maksymalnie 20 sztuk dzików, czyli stan dla tego łowiska winien być utrzymany na poziomie 18-20 sztuk. W ciągu roku gospodarczego myśliwi strzelają ponad 200 sztuk tych zwierząt. Rolnicy myśliwi twierdzą, że pojemność łowiska została wielokrotnie przekroczona, a myśliwi świadomie zaniżają bądź unikają szacowania szkód, gdyż inaczej musieliby wrócić do stanu zwierzyny sprzed 11 lat, a więc takiego, przy którym szkody łowieckie nie były odczuwalne. Przed 12 laty gdy obwód ten dzierżawiony był przez innego dzierżawcę, w kole tym strzelano zaledwie 17 dzików na wszystkich trzech posiadanych wówczas obwodach łowieckich łącznie. Utrzymywanie tak zawyżonej ilości dzików ma rzekomo poświadczać doskonałość wprowadzonej aktualnie gospodarki łowieckiej, polegającej m.in. na całorocznym intensywnym dokarmianiu, celem którego jest stworzenie członkom koła dużych możliwości polowania – Łowczy Koła bezpośrednio zajmujący się szacowaniem szkód pozostaje w zażyłych stosunkach z dr. Marianem Flisem, adiunktem w Zakładzie Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierowanym przez profesora Romana Dziedzica, członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz władz lokalnych PZEU. Obaj wykładowcy zajmują się łowiectwem nie tylko z racji profesji. Marian Flis jest aktualnie wykładowcą na kursach szacowania szkód w Czempiniu. Wszystkie te okoliczności każą się spodziewać, że dzierżawca obwodu łowieckiego nr 160 ma silną motywację i możliwości, aby profesjonalnie, z troską o dobry wizerunek łowiectwa, utrzymywać właściwe relacje ze społeczeństwem, zwłaszcza wiejskim, z którym kontakt z oczywistych względów jest niezbędny. Popatrzmy więc, jak problem szkód widzą rolnicy od lat uprawiający swoje pola na tym obwodzie.